Trwa moda na zieleń w miastach. Jednym z działań, którymi najbardziej chwalą się samorządowcy, są tak zwane zielone przystanki. Takie wiaty można spotkać w Częstochowie. Akurat tu nie był to drogi wydatek. Zazielenienie jednego takiego przystanku kosztowało 12 tysięcy złotych. Te zielone przystanki nie mają formy skomplikowanej. Po prostu są otoczone takimi siatkami z pnączami, które właśnie kiedy się zazieleniają i kiedy ta roślina rośnie, no to właśnie tworzy taki efekt. Oczywiście ten efekt jest w pełni widoczny dopiero po jakimś czasie, najlepiej wiosną czy latem, więc czekamy na te efekty, bo na razie oczywiście jeszcze aż tak bardzo ich nie widać. Niemniej te przystanki już funkcjonują, 6 na terenie miasta. Katowice wczoraj pochwaliły się pierwszym z 22 przystanków, które na dachu mają rozchodnik. To zaledwie 9 metrów kwadratowych zieleni, ale firma AMS, która współpracuje z wieloma miastami i ma już na swoim koncie kilka tysięcy takich realizacji, zachwala to rozwiązanie. Każdy zielony przystanek pokryty jest dywanem rozchodnikowym, który ma, no można powiedzieć, magiczne właściwości. Gromadzi wodę deszczową, obniża zapylenie, obniża temperaturę wokół wiaty o 3 do 5 stopni w upalne dni, a także absorbuje dwutlenek węgla. W najbliższych miesiącach AMS zazieleni wiaty w wybranych przez mieszkańców lokalizacjach. W Katowicach są też 3 takie zielone przystanki. Jeden kosztował aż 90 tysięcy złotych, ale wydaje się, że będzie z niego więcej pożytku, bo rośliny zasadzono nie tylko na dachu. Do tego, że zieleń w mieście, nawet w tak małej skali, jest potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Latem upały w Polsce potrafią doskwierać coraz bardziej. Szara infrastruktura nagrzewa się bardzo mocno, dużo bardziej niż okoliczne tereny zielone. Ten efekt nie jest uzależniony od zmian klimatu. To jest zjawisko fizyczne nagrzewania się materiałów. Żeby trochę ulżyć mieszkańcom oczekującym na autobus, również Mikołów przygotowuje się do realizacji dużego przystankowego projektu. Zielono ma być między innymi tutaj, na placu synagogi. Za projekt odpowiadają specjaliści od zieleni. Będą zaopatrzone w zielony dach z matą rozchodnikową, z dodatkowymi drobnymi bylinami, które są odporne na wysychanie. Dodatkowo tył wiaty będzie zabezpieczony pergolą, po której będą wspinać się pnącza, a wokół wiaty mamy zamiar zrobić rabaty, do których będziemy przekierowywać wodę deszczową z dachu i w tych rabatach będziemy ją retencjonować. Walka z betonozą to pozytywny trend. Nie chodzi jednak tylko o upał, ale zdarzające się coraz częściej intensywne i nagłe opady deszczu. Żeby nie tracić cennej wody, takie inwestycje trzeba prowadzić rozsądnie, bo niektóre działania miast mają sens tylko wizerunkowy. Są lepsze rozwiązania niż rozchodnik na wiacie przystankowej. To jest sukulent, czyli on gromadzi wodę w swoich tkankach, zgromadzi tą wodę, natomiast jeżeli mamy rośliny, które są w gruncie wysadzone, no to nie ma tutaj porównania, to znaczy te rośliny na pewno, które są w gruncie wysadzone, będą miały i wyższą transpirację, i wyższe parametry fotosyntezy i po prostu tą wodę będą szybciej tak jakby i gromadziły, ale również i spożytkowały na swoje biologiczne procesy. Eksperci podkreślają jednak, że każda proekologiczna inicjatywa to dobre rozwiązanie. Dzisiaj jeszcze gorąco nie jest, ale za 2 miesiące każdy będzie szukał cienia, którego w wielu miejscach nadal brakuje.